witam Was serdecznie na naszym kanale i witam Was w ten piękny, słoneczny poranek. My dzisiaj od rana z Werką pracująco, pracowicie, i z tyłu, jak widzicie, mamy kosiarkę. Wyjeżdżamy na łąkę, lecimy z kokosem, więc widzimy się sobie na łące, będziemy kosić. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Dojeżdżamy, teraz wjedziemy na najlepszą drogę świata. Tak, na razie jedziemy czwóreczką, zaraz będziemy ostro redukować, bo zaraz będziemy jechali zęby będą nam trzeszczały na tej drodze, więc najlepiej zredukować. A tak na poważnie, to na droga zresztą już to sami zaraz. Już pokazywałeś mi kiedy i już na filmie. A, faktycznie. Teraz hop, hop. Ząbki. Naprawdę ciężko się po tej drodze jedzie. Aż człowiekowi coś się w środku robi. Ale dobrze, że częściej tej łąki nie kosimy, bo by było gorzej zdecydowanie. Dobra, tak troszkę. Wyjedziemy i widzimy się na łące. Tak. No i jesteśmy. Ale słońce teraz daje. No. A szkoda, że sobie żadnego bo aż oczy trzeba wyróżnić, jeżeli się rozwinie przysłonkę. Bo jednak z rana słońce jest tak ostre, musicie mi uwierzyć. Bardziej w lewo kręci. Bo do rogu wjedzie. I ogólnie tatuś też się zdecydował przyjechać do nas. Bardziej z nami na łąkę. Tylko że on samochodem i zaraz dojedzie. Staniemy sobie, zaparkujemy ładnie. W cieniu. Pięknie. Ja ci, Weronika, mówię już któryś raz. Na tej łące, jak i dom weselny, agroturystyka. O, tak się to by sprzedało. A tam jest nasza rzeczka. Tak. To był Werka by strzał w dziesiątkę. Jak nic. No. Teraz dom jakoś... weselny na wodzie. Ej, a to takie coś by się sprzedało. Tam jest taka ładna rzeczka Kreznawcza, to zresztą widzieliście. No, obszar otoczony łąkami. No może wieczorem komary mogłyby ludzi zjeść, ale poza tym to fajnie. Tam jeszcze dalej jest ten wodospadzik, ten malutki. Tylko ostatnio jak byłyśmy, to nie mogliśmy znaleźć. No teraz jak wszystko jest zarośnięte, to tym bardziej byłoby ciężko. Więc teraz tylko się modli, żeby tatuś dojechał po tych wyrtepach. Po tej łące. No samochodem dojedzie, bo droga jest utwardzona. Tak, także sobie chwilkę poczekamy. I ogólnie tatuś chce jeszcze dzisiaj kosić, więc tym bardziej trzeba będzie się pośpieszyć. Mamy 8:48. No. Więc poczekamy, wykosimy i wracamy do żniw, bo ogólnie ta przerwa była spowodowana tym, że troszkę nam u nas popadało. Ale wczoraj już w sumie wieczorkiem kosiliśmy, więc dzisiaj pewnie będą żniwa na całego. Że zboże sobie podsechło. Wczoraj już wilgotność miało fajną. No, dobrze, to czekamy na tatę. Tak. I widzimy się za chwilę. Nowa kosiarka to jednak to jest to. Starą to nie byłoby to samo. Tutaj jednak można podrajwować. A trawa jest spora. Spora i to w sumie nie jest taka zwykła trawa, bo widzicie, że jednak... Tutaj to wszystko rośnie. Tak, to jest tak jak... Miszmasz. Miszmasz, Natura 2000, chociaż nie jest to Natura 2000. Ale wygląda spektakularnie. W międzyczasie ja sobie polatałam troszkę dronem. Werkę zostawiłam. I tylko podglądałam, jak ona tutaj szarżuje. Nie no, kosić łąkę. Jeszcze nową kosiarką. Lepszej roboty nie ma. A koszenie? Zboże? Oj, to zależy. Co się robi, jak się kosi, to i fajnie i to. Ogólnie wy narzekaliście nam w komentarzach, że wybrałyśmy daną kosiarkę, ale tak naprawdę z perspektywy czasu, jakbyśmy miały kupować, tak jak w zeszłym roku kupiłyśmy kosiarkę, to znowu postawiłybyśmy na Talexa, bo jednak raz, że produkt polski, wspieramy polską firmę, to dwa, mamy kosiarkę, która w 100%
no, sprawdza się u nas i spełnia nasze oczekiwania. Więc nie ma co. Dużo zaproszenia nie mamy, także. Więc. Na nasze potrzeby naprawdę, koziarka super. Dobrze, że niedużo nam zostało, to akurat zboże podeschnie. I będzie można żniwować. Co tam się Werka zadziało? Sprawy techniczne. Nie, po prostu podnosimy. Tutaj już skończyłyśmy kosi. Znaczy skończyłam kosić. I jeszcze zostało tam troszeczkę. Znaczy już zaczęłam, tylko zostało było... Taki trójkącik. Bociany nam pomagają. W ogóle tak, takie fajne kadry połapałam z bocianami. Jednak ja się tego drona jeszcze uczę, nie to, że jestem takim szpecem. Więc mam nadzieję, że się będzie to fajnie oglądać. Trzeba podnieść, żeby komuś pięćmy skosić. Zrobiłabyś przedwczesne żniwa gospodarzowi. A tutaj gospodarz właśnie zauważył, że latamy. I właśnie podchodził i w ogóle z lornetką mi tu przyszedł na pole oglądać, bo mówi, wojskowe śmigłowce tak latają głośno. Wiecie, jednak starszy pan nie domyślił się, prawda, i przyszedł tutaj do nas na łąkę zobaczyć, co to w ogóle lata. A jednak dron jest spory i troszkę hałasu zrobił. No. Oj, żeś wystartowała. Trzeba brać rozpęd. Ogólnie to jest teren podmokły, co w ogóle można zauważyć po rodzaju traw, więc czasami trzeba wybierać tutaj odpowiednią porę, żeby ale wjechać. Ale akurat teraz jest sucho. W tamtym roku, jak no, przyjechałyśmy statem, to było tak mokro, że tam stać jest ten odrobu brząz. Tak. Ciężko się gosiło. A teraz zobaczcie, opony są suche. W sumie z tej strony nie zobaczycie, ale musicie mi wierzyć na słowo, że opony są suche. A jak ci nie uwierzą, to pokażemy. Także my sobie kosimy. Wykorzystujemy to okienko pogodowe. Z jednej strony źle, że popadało, bo wiadomo, troszkę. Mam pewnie inne wyrostki bardzo dobrze. Tak. Ale na zboże już niekoniecznie. Ale wiesz, dzięki Bogu, że to był delikatny deszczyk, a jak w niektórych częściach Polski był jakiś gradobicia i tak dalej, to już niekoniecznie. Nas, dzięki Bogu, mijają takie kataklizmy, że to tak ujmę, więc na spokojnie. A tutaj będzie trochę zabawy, trochę kręcenia. Nasze króliczki by tego nie zjadły, one są tak nauczone takiej pięknej, ładnej trawki. Ale takiej ilości to też nie dla nich. Gdy jest stado, by nakarmił. Nie zbierzemy, bo nam jest to niepotrzebne, także jak ktoś chce, to zapraszam. Możecie sobie zebrać gotowe sianko. Gotowe, skoszone, jeszcze przez taką operatorkę, to wiecie, tylko brać. Takie jamy, że się nie da szybko pojechać. Bo tutaj natura rządzi na takich łąkach. Inaczej jak łąka jest użytkowana dla bydła i tak dalej, dbana, nawożona. A inaczej jak to jest taka łąka, która żyje swoim życiem. To jest całkiem co innego. Inny klimat. Tak. A u nas jest taki klimat, taki wiecie, swojski. Mamy bardzo ładne łąka przecież. Tak. A na dronie będzie to widać, jaka ona jest piękna. Polatałam tutaj. Jeszcze nagrałaś tam punkt widokowy? Ogólnie to tak te punktem nie latałam, ale moim zdaniem i tak widok z góry odda w ogóle krajobraz tej naszej pięknej łoneczki. Więc dzięki Bogu warunki nam tutaj dopisują, z robotą się wyrabiamy. Się jeszcze tutaj troszkę pobawimy na łące. Będziemy... Teraz jedziemy kościć. Tak. Ale zboże. Już nie łąkę.
Ale z dwojga złego to fajnie, że popadało jednak takich kilka prac, które w sumie nie planowałyśmy, że będziemy kosić. Na przykład z tą łąką, to też to koszenie nie było takie planowane, ale z racji tego, że popadało, no to chciałyśmy jak najbardziej produktywnie wykorzystać dany czas. I tak oto kosimy łąkę. W ogóle ta koszareczka tak fajnie, jak taka żabka wygląda na dronie. No więc ogólnie odnośnie firmy, jakości, wykonania i tak dalej, no my żadnych zarzutów nie możemy tutaj do niej mieć. No i w sumie nie to, że ta kosiarka u nas stoi i wiecie, raz na rok ją wyciągamy tylko do koszenia tutaj łąki, tylko wykorzystujemy ją również u nas na podwórku do koszenia tutaj, bo jednak podwórka mamy spore. Też mamy coś zdrowego. Tak, także tutaj kosiarkę wyciągamy dosyć często i kosimy nią. Podpinamy do zetorka, a jak nie do zetorka, to nasz mały smerf jest zawsze mobilnym ciągnikiem. Mobilnym do wszystkiego. No, w sumie więc najbardziej używany ciągnik. Tak, bo on, dany ciągnik jest wielozadaniowy u nas. Co zresztą w sumie widzicie, kto nas ogląda częściej niż jeden odcinek na miesiąc. Nie no, żartuję. Po prostu chodziło mi o to, że ten, kto nas ogląda częściej, ten widzi jednak, że ciągnik jest używany tak naprawdę do większości prac. Do you believe me? Do you believe me? That I'm a lonely soul? Would you love me? I've been searching, always wanted more. Can you hear me? Wracać do domu, a na łące widzimy się dopiero za jakiś czas, jak nam odrośnie. Pięknie skoszona, operatorka zadowolona z koszenia, więc można wracać i żniwować. Zapraszam. O, dziękuję pani, dziękuję. O, jeszcze krzesełko rozłożone. Same plusy. Pokazałam, jak to do zobaczenia za... A tutaj pokazała, że tam nie pokazałam. Trudno. Ale z drugiej strony będzie. Może krzywo, ale... Nie było źle. Dobra. Także lecimy do domu, lecimy kosić zboże, bo jednak żniwa są tylko raz w roku. Mam nadzieję, że taki luźny odcinek wam się podobał. Subskrybujcie nasz kanał. Klikajcie dzwoneczek, aby być z nami na bieżąco. Subskrybujcie. Tak.
komentujcie, dawajcie nam propozycje, co chcielibyście zobaczyć na naszym kanale. Jeżeli macie jakieś pytania, to również zostawiajcie je w komentarzach, postaramy się na nie odpowiedzieć, a my widzimy się w kolejnym odcinku na naszym kanale. Buźka, trzymajcie się, koście zboże, bądźcie bezpieczni, zdrowi i tak dalej. Buziaczki, pa, pa!